Dzień dobry. Niedziela 9 czerwca. Dzieje się w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 2 czerwca. W Dąbrowie nad Czarną odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. W trakcie trwania uroczystości odbyło się wręczenie awansów i medali. Była też defilada strażacka oraz piknik rodzinny. Dzień Strażaka obchodzony jest na cześć świętego Floriana, patrona strażaków. W klasztorze Ojców Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się uroczystości jubileuszowe. To już 400 lat Ojców Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim. Odbyła się również msza święta odpustowa. Eucharystii przewodniczył biskup Ireneusz Pękalski. Poniedziałek, 3 czerwca. Szkołę podstawową w Wolborzu odwiedziło wojsko. Uczniowie jednej z siódmych klas wzięli udział w spotkaniu z żołnierzami z 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia w ramach programu edukacyjno-obronnego Edukacja z Wojskiem. Zasadniczym celem tego programu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowania podstawowych nawyków z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Środa, 5 czerwca. W Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie prezydenta Juliusza Wiernickiego z dziennikarzami. Prezydent omówił najważniejsze dla miasta sprawy oraz opowiedział o planach na przyszłość. Poruszony został również temat o planowanych audytach w jednostkach podległych urzędowi. Czwartek, 6 czerwca. Na boisku Akademii Piotrkowskiej prezydent Piotrkowa Trybunalskiego wręczył studentom klucze do miasta, tym samym rozpoczynając juwenalia. Tegoroczne juwenalia są wyjątkowe, ponieważ po raz pierwszy odbywają się pod szyldem Akademii Piotrkowskiej. Pierwszego dnia niezwykłe show dał Trips, zaś drugiego dnia gwiazdą był legendarny zespół Jary, oddział zamknięty, który zaśpiewał wiele swoich najlepszych kawałków. Przed nimi na scenie wystąpiła grupa Lagard. Sobota, 8 czerwca. Na Zamku Winowodzu odbyła się wystawa prac malarskich na co dzień mieszkającego w Piotrkowie Trybunalskim Michała Szmigla. Nosiła ona tytuł Moje kwiaty polskie. Michał Szmigiel to artysta, który czerpie inspiracje do swoich prac, podróżując po Polsce. Na dziś to wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.